Tramwaj, kierunek Winnica. Witam Was tutaj, cześć i czem, Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Tramwaj, kierunek Winnica. Po prawej stronie widzimy pętlę tramwajowo-autobusową Winnica, ale na razie korzystają z niej łącznie 4 linie komunikacji miejskiej. 2 linie tramwajowe, 2 linie autobusowe, z czego jedna tylko dzienna. Natomiast już niedługo to się zmieni, bo jak widzicie w tym miejscu powstaje nowa ulica Światowida, która się połączy z ulicą Modlińską i dzięki temu autobusy z tej części północnej Warszawy będą mogły szybko dojechać do tramwajów. A jak to dokładnie wygląda? O tym jak zawsze Jakub Sykut. Witam serdecznie. Znajdujemy się dzisiaj na Winnicy, gdzie aktualnie trwa przedłużenie ulicy Światowida do ulicy Modlińskiej. Ruch odbywa się na jezdni w kierunku centrum. Druga jezdnia jest zamknięta, jest ona w przebudowie. Powoli widzimy, gdzie powstają przystanki autobusowe, ścieżki rowerowe oraz chodniki. Aktualnie może się tutaj za bardzo nie korkuje, ale uwierzcie mi, że w godzinach szczytu korki są ogromne, gigantyczne. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. Tutaj Sykut powiedział o tym, że korkuje się. Byliśmy mniej więcej w środku dnia, więc siłą rzeczy tutaj nie miało jak się korkować. Natomiast zwężenie Modlińskiej z 4 miejscami z 5 pasów do 2 jest na pewno dosyć dużym utrudnieniem, jeżeli chodzi o ruch w kierunku Legionowa z tej strony. Dlatego korki są. Buspasy, choć niewielkie, zostały wytyczone, ale nie na samym odcinku zwężonym, tylko przed, aby autobusy mogły niby w teorii wjechać z większą prędkością i bez pychania się. No ale jak to dokładnie wygląda, to możecie później zobaczyć. Zresztą zwróćcie uwagę, że teraz jest, nie są jeszcze godziny szczytu, a już ruch w kierunku centrum Warszawy jest, bym powiedział, całkiem duży, jak oczywiście jest są światła zielone. No i tak to prezentuje się. 2 nowe jezdnie ulicy Modlińskiej przy okazji powstają w ramach tej przebudowy, jak i również całe nowe skrzyżowanie. De facto, w teorii, samochody już teraz mogłyby pojechać do Modlińskiej. Natomiast co dokładnie powstaje? Powstaje dokładnie skrzyżowanie ulicy Modlińskiej i Światowida. Skrzyżowanie będzie wyglądać następująco. Będą przejścia dla pieszych, przejazdy rowerowe, 2 nowe przystanki, choć może nawet trzeci, tylko tego nie mam na schemacie. Będą ze Światowida 2 prawoskręty w kierunku centrum Warszawy, 1 lewoskręt w kierunku Legionowa i z Legionowa z kolei będzie, jak się będzie jechać z Legionowa w kierunku centrum Warszawy, będzie 1 prawoskręt w kierunku pętli Winnica, czyli w Światowida. Natomiast jeżeli się będzie jechać w kierunku granicy miasta, ulicą Modlińską, będą, tak jak właśnie teraz jedziemy w tym kierunku, będą 3 pasy, aby jechać dalej prosto do Legionowa i 2 pasy lewoskrętu w kierunku ulicy Światowida. Tak to będzie się tutaj łączyć i prezentować, jeżeli chodzi o układ drogowy. No i cała inwestycja ma zostać zakończona mniej więcej w listopadzie tego roku, więc już od listopada pętla Winnica będzie używatkowana tak, jak powinna być. Z tego, co widzę też na schemacie, jest jeden chodnik w teorii donikąd, a w praktyce prawdopodobnie będzie ustawiony w tym całym zespole przystankowym biletomat, co będzie oczywiście też na duży plus. Stąd dojście do tramwajów czy pętli autobusowej i tramwajowej nie będzie aż już tak długie i nie będzie aż tak dużo trzeba dochodzić, natomiast większość autobusów będzie po prostu kończyć swoją trasę na pętli Winnica. Ale jeszcze dokładnie informacji na temat docelowego układu komunikacji miejskiej w tej okolicy nie mamy. Na pewno część linii typu 900 po prostu będą jechać na pętlę Winnica i inne pozostałe 700 też na pewno tutaj dojadą. Jak to dokładnie będzie wyglądać, jeszcze nie wiemy, natomiast domyślam się, że dzięki temu, że 700 będą dojeżdżać tutaj, to na przykład będą mogły jeździć częściej, bo trasa znacznie się skróci, więc będzie można puścić tyle samo autobusów, ale po prostu na krótszej trasie, więc będą mogły jeździć z większą częstotliwością, co oczywiście na plus, choć niektórzy już tutaj podkreślają, że tramwaje w tym momencie są dosyć mocno zapełnione i możliwe, że system tramwajów w tym miejscu będzie niewydolny. Wystarczy według mnie tylko i wyłącznie puścić więcej tramwajów i nie powinno być aż tak źle, bo możliwość przerobowa tej trasy tramwajowej oczywiście jest, żeby było jeszcze więcej trasy tramwajów. Natomiast ona dopiero się zwiększy i dojdzie do pełni funkcjonowania, kiedy powstanie docelowa pętla tramwajowa i autobusowa bliżej ulicy Modlińskiej z parkingiem P+R,
Tutaj planowane jest na realizację mniej więcej na koniec tej dekady, czyli w około 2030 roku. Pieniądze w teorii są zabezpieczone, ale de facto czekamy jeszcze na jakiekolwiek ostateczne decyzje i to jest jeden z P+R, który jest planowany przez ZTE aktualnie w najbliższym czasie. Teraz zerknijmy sobie dokładnie z bliska, jak wygląda cała ta budowa, bo trochę się dzieje. Po pierwsze i najważniejsze, została zlikwidowana stara jezdnia ulicy Modlińskiej i jezdnia wschodnia. No i tak to wygląda w tym miejscu. Widzimy już nowe studzienki, tutaj wyłaniają się z starej jezdni, właściwie już z braku, z piachu, który tutaj się znajduje. No, tak jak powiedziałem wcześniej, tutaj będą w głównej tmierze 3 pasy, a przed samym skrzyżowaniem będzie 5, bo będą po prostu 2 lewoskręty. No i tutaj na końcu widzimy tą przewiązkę, która jest pomiędzy jezdniami. Dosyć ciekawie to wygląda. Tutaj, bo ruch już był raz po jednej jezdni, teraz jest po drugiej z jezdni i taki trochę miszmasz z tych pasów. Oczywiście zostało tak zrobione, że nie widać, nie ma błędnego znakowania poziomego, ale i tak dosyć to ciekawie się w tym miejscu prezentuje. Oczywiście nie muszę tłumaczyć, że dojazd do wszystkich posesji jest w jakiś sposób zapewniony, choć nie jest to idealne, bo wiadomo, że niektóre osoby tutaj... No, jeżeli widzę podwójną ciągłą, ale wyjeżdżając z uliczki bocznej, no to wiadomo, że i tak skręcą, jeżeli nie ma samochodów. Ale to chyba jest oczywiste przy tego typu inwestycjach. Natomiast tutaj możemy zobaczyć nową ścieżkę rowerową, która powstaje. Co prawda, nowa ścieżka rowerowa w tym miejscu jest trochę donikąd, bo później ten chodnik się zwęża właściwie do pół metra, albo do metra, co jest oczywiście dużym utrudnieniem. Natomiast drogi rowerowe tutaj prowadzą na drugą stronę, na część wschodnią Modlińskiej, gdzie aktualnie jest prowadzony ruch rowerzystów po tej drodze dojazdowej i lokalnej, która się znajduje przy Modlińskiej do posesji. Natomiast tutaj po lewej stronie widzimy tę drugą taką nową drogę, która właśnie jest dojazdem do posesji, które zostały odcięte aktualnie do możliwości dojazdu, bo z nowej światowida nie ma zbytnie zjazdów właśnie w kierunku konkretnych działek. Tak to zostało zrealizowane, aby po prostu tutaj ruch nie włączał się do tej ulicy, która prawdopodobnie będzie mieć dosyć duże znaczenie i duży ruch, jak już zostanie oddana do użytku. Choć sam jestem ciekawy, jak faktycznie to rozłoży się ruch. Czy faktycznie przez tą część winnicy będzie duży ruch samochodowy i mieszkańcy tych osiedli w okolicy słusznie się obawiają, że ruch nagle się przeniesie tutaj, bo wjazd bezpośrednio na Tatchomin będzie jeszcze od drugiej strony światowida i dzięki temu może się to rozłożyć po prostu na większe połówki. Tak to wygląda z góry i z powietrza i właśnie w tym miejscu lecimy nad przystankiem wspólnym autobusowo-tramwajowym. Tutaj autobusy z Legionowa i pozostałe będą skręcać w kierunku pętli autobusowej, a wcześniej będą miały wymianę pasażerską na tym samym przystanku z tramwajami. Ale teraz czas na ciekawostkę. W planach jest rozbudowa ulicy Światowida do Choszczówki oraz do stacji kolejowej. W ostatnim studium Warszawy ta inwestycja została podtrzymana, co oznacza, że będzie realizowana. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie jak Sykut powiedział, tak, przedłużenie ulicy Światowida do Choszczówki jest cały czas planowane, tam już wiadukt powstał jakiś czas temu, natomiast przedłużenie jest w studium Warszawy nowym, które niedługo będę analizować na kanale, taka trochę autopromocja, ale niedługo to się pojawi, natomiast przeanalizowałem już po części tutaj inwestycje i to przedłużenie na przykład pozostało, on właśnie będzie jechać tutaj dalej prosto, RZ2 już jest pozostawiona. A co ja mogę powiedzieć o tym filmie? Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał, jeśli tak, to zostawcie łapę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jak widzicie, te trochę tutaj tych inwestycji się będzie łączyć w jedną całość i w końcu pętla tramwajowa winnica będzie lepiej wykorzystywana. A przesiadki, jak widzieliście już na sam koniec, będą całkiem wygodne, bo bezpośrednio z tego samego peronu przystankowego z autobusu do tramwaju, według mnie to wygodna przesiadka w kierunku metra Młociny. Do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!